Zrobimy krok do tyłu, bo tutaj wpadamy na pachołki. Dobra. Stoi. Jeszcze raz, wyrównaj. Mała straż, baczność. Spocznij. Kolejno odwilcz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Mała straż, prawo, zwrot. W lewo, zwrot. W lewo, zwrot. Do pokazu bojowego odmaszerować. Żeby założyć aparaty. Dzieci mają takie symulacje pożarowe, żeby zrozumieć, jak pracują zawodowi strażacy. Że ponieważ czad jest dużo lżejszy od powietrza, jest na górze, dlatego też strażacy w takiej właśnie pozycji klęczącej wchodzą do pożaru. Proszę zwrócić uwagę, puchatka płonie. Strażacy jeszcze montują sprzęt, pokonują tor przeszkód, przechodzą przez drabinę, toczą piłkę, co jest symulacją użycia młotków strażackich, czy też sprzętu strażackiego lżejszego. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, aparaty powietrzne, strażacy wyposażeni, jest ranny miś. Miś zostaje wydobyty z chatki. Mali strażacy próbują pokonać tor przeszkód. Miś jest przeniesiony w miejsce bezpieczne. Będzie wykonywana resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli sztuczne oddychanie i masaż serca, jak kto woli, każda wersja jest prawidłowa. Proszę Państwa, są uciśnięcia, miś majta nogami, jest szansa, że będzie żył. Proszę zwrócić uwagę, jak współpracują strażacy. Jest potrzebna jeszcze chwila, żeby przywrócić mu. Strażacy gaszą pożar. Wody nie możemy polać, ale proszę uwierzyć na słowo, że on będzie ugaszony. Czy miś żyje? Rusza nogami, widziałam. Żyje. Ma się dobrze? Jest słaby, ale będzie dobrze. Jest szansa, że miś będzie uratowany. Zdejmijcie mu maseczkę i pokażmy misia, że on naprawdę żyje. Co prawda nie powie nam, że ma się dobrze, no bo jest lichutki, ale wstał. Spójrzmy, żyje. Tak wyglądają nasze ćwiczenia. Dziękujemy bardzo, że Państwo byli z nami. To oczywiście tylko jeden z wielu naszych pokazów. Dzieci również, akurat dzisiaj mamy taki pokaz, ale
ale dzieci również walczą z owadami, ściągają kokony pszczół, ściągają kotka z drzewa, robią akcje takie, które mają miejsce na naszych drogach, niestety z wykorzystaniem straży pożarnej, która musi jechać i ściągnąć plamę oleju z przewróconej cysterny. Uczą się terminologii, a na tym właśnie polega nasza nauka poprzez zabawę. Zapraszamy na naszą stronę internetową małastraż.org.pl albo na stronę fundacji www.fundacjamałastraż.org.pl i tam Państwo mogą zobaczyć, czym się zajmujemy, jak działamy, gdzie będziemy w najbliższym czasie. Nasza najmłodsza dziewczynka ma 2,5 roku. Hania w zeszłym roku w maratonie Dbamy o zdrowie zdobyła